Witajcie. Tematem dzisiejszego odcinka jest hipoglikemia i funkcje w pompie insulinowej pomagające zapobieganiu hipoglikemii i lepszym radzeniu sobie z nią. A dzisiejszym gościem naszym jest pani profesor Agnieszka Szupowska. Dzień dobry, pani profesor. Dzień dobry. A więc zaczynamy. Czy funkcja ciągłego monitorowania glikemii może chronić przed hipoglikemią? Zdecydowanie funkcja ciągłego monitorowania glikemii chroni przed hipoglikemią. Te systemy zalecane są w przypadku nawracającej hipoglikemii, w przypadku braku odczuwania hipoglikemii, czy u osób, u których występuje ciężka hipoglikemia. I wszystkie badania dowodzą o ochronie funkcji CGM-u przed hipoglikemią. Ta funkcja uwidacznia na bieżąco stężenie glukozy, wykonując oznaczenia co 5 minut, widzimy je na monitorze. Ponadto, co jest niezwykle istotne, pokazuje tempo spadku stężenia glukozy. Wyobraźmy sobie, że mamy teraz glikemię 100 mg na decylitr i strzałki wskazują nam, że za 20 minut ta glikemia będzie wynosiła tylko 40 mg na decylitr, a więc będziemy mieli hipoglikemię. Mamy czas, żeby spożyć dodatkową porcję glukozy, tak żeby zabezpieczyć się przed nadchodzącą hipoglikemią. Ponadto systemy zabezpieczone są w alarmy przewidywania hipoglikemii czy utrzymywania się hipoglikemii. Te funkcje są bardzo pomocne, szczególnie w nocy, gdy śpimy. Czy funkcja zatrzymania przed niskim Smart Guard może zapobiegać ciężkiej hipoglikemii? Tak, funkcja Smart Guard może zapobiec ciężkiej hipoglikemii. Dzięki tej funkcji wlew insuliny zostanie zatrzymany automatycznie jeszcze przed hipoglikemią i dodatkowo włączy się alarm hipoglikemii. Czyli ta pompa zatrzyma nam automatycznie wlew insuliny, informując nas o tym, że za chwilę to stężenie glukozy będzie bardzo niskie, czyli mamy czas, aby spożyć dodatkowy posiłek. Jednocześnie, co jest bardzo istotne, w nocy ta funkcja zatrzyma nam wlew insuliny. Ale pamiętajmy, że jeżeli zjemy na kolację dużo zapiekanek z żółtym serem i damy dużą ilość na to insuliny posiłkowej, to już funkcja Smart Guard nas może nie zabezpieczyć przed hipoglikemią. Czy korzystanie z funkcji kalkulatora bolusa może chronić przed hipoglikemią? Tak, funkcja kalkulatora bolusa może chronić przed hipoglikemią i jest to potwierdzone w badaniach klinicznych, jako że kalkulator bolusa w obliczeniu dawki insuliny posiłkowej bierze pod uwagę aktywną insulinę, dzięki temu obniża dawkę insuliny posiłkowej czy dawkę korekty o aktywną insulinę, która jest w naszym organizmie i możemy dopasować lepiej dawkę insuliny. Ale kalkulator bolusa nie widzi tego, co mamy na talerzu i nie szacuje wymienników, które zjadamy, także to niestety musimy zrobić już sami. Czy korzystanie z funkcji kalkulatora bolusa może pomóc w uniknięciu wielu hipoglikemii? Tak, stosując funkcję kalkulatora bolusa, możemy uniknąć powtarzających się hipoglikemii. Jeżeli stężenie glukozy nam zaczyna intensywnie wzrastać po posiłku, to często mamy taką ochotę bardzo szybko podać dawkę korekcyjną insuliny, a przecież w naszym organizmie jest jeszcze dużo aktywnej insuliny. Kalkulator bolusa zapobiega zbyt gwałtownym dostrzyknięciom insuliny w przypadku hiperglikemii. O ile wcześniej zmniejszyć bazę przed wysiłkiem fizycznym? Insulina podawana w bazie działa w kolejnych godzinach, dlatego też, żeby zmniejszyć ilość aktywnej insuliny w czasie wysiłku fizycznego, musimy zredukować bazę jeszcze przed rozpoczęciem tego wysiłku. I zalecenia są takie, aby zredukować bazę do 80%, około 90 minut przed wysiłkiem fizycznym. Kiedy zastosować dodatkowe schematy bazy, by uchronić się przed hipoglikemią?
Bazę ze zmniejszonym wlewem insuliny wykorzystujemy w momentach, gdy przewidujemy wielogodzinne zmniejszenie zapotrzebowania na insulinę. Mogą to być dni ze zwiększoną aktywnością fizyczną, na przykład w trakcie wyjazdu na obóz sportowy, czy infekcja przewodu pokarmowego. Może to być powrót do zdrowia po infekcji ze zwiększonym zapotrzebowaniem na insulinę. Natomiast chwilowe zmniejszenie wrażliwości na insulinę nie wymaga zmiany schematu bazy. Wskazane jest wówczas zastosowanie funkcji czasowej zmiany bazy. Super, pani profesor, bardzo, bardzo dziękuję. Mam nadzieję, że te wszystkie informacje będą dla Was bardzo przydatne. Do zobaczenia w następnym odcinku.